wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze kolędowanie na nasze jasełka. Witam serdecznie czcigodnych księży. Witam proboszcza parafii Wysokie, księdza Krzysztofa Maksymowicza. Witam proboszcza parafii Giełczew, księdza Krzysztofa Stanickiego. Witam wikarego parafii Wysokie, księdza Zbigniewa Sąkałę. Witam naszego diakona, Rafała Kratosa. Serdecznie witam przewodniczącego Rady Gminy Wysokie, pana Andrzeja Derusia. Witam zastępcę wójta Gminy Wysokie, pana Łukasza Kamińskiego. Serdecznie witam panią Małgorzatę Gałkę, zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Wysokie. Witamy gorąco pana wicestarostę lubelskiego, pana Andrzeja Szymkowskiego. Witam radnych Gminy Wysokie. Witam państwa serdecznie, wszystkich razem i każdego z osobna. Jest mi niezmiernie miło, że jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy razem, że będziemy razem wspólnie spędzać czas. Szanowni Państwo, okres Bożego Narodzenia to czas radości, życzliwości i przebaczania. Tajemnica betlejemskiego żłóbka napawa nas nadzieją. Nadzieją napawa nas również nowy rok. Wybiegamy myślą w przyszłość i wierzymy, że liczymy też na to, że będzie on dobry, spokojny i pomyślny. W kolędach i pastorałkach polskich wyśpiewujemy wiele radości i optymizmu. I tego właśnie optymizmu życzę dzisiaj każdemu z Was. Niech radość z Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku towarzyszy nam wszystkim nieustannie. Dziękuję bardzo. I ja pozwolę sobie przywitać naszą panią wójt, panią Dorotę Dobrzyńską. Witamy bardzo serdecznie, władza. Wszyscy mieszkańcy muszą się udać do miejsca swego urodzenia. Tam zostaną wpisani na listy. Kto się uchyli, zostanie ukarany. Niech żyje cesarz August. Podpisano Kwiryniusz, wielkorządca Syrii. Józefie, czy słyszałeś? Tak, Mario, to straszne. Musimy udać się do Betlejem, do miasta naszych ojców. Nie dam rady. Na pewno dla ciebie zrobię wyjątek, zapytam. Hej, żołnierzu, słyszałem rozkaz. Moja żona i ja musimy udać się do Betlejem, ale to bardzo daleko. No i co? Każdy musi udać się do swojego rodzinnego miasta. Kto tam po nocy się włóczy? Hałasuje, ze snu budzi. Otwórzcie nam, dobrzy ludzie. Jesteśmy bardzo strudzeni. Dajcie nocleg, kąt jakiś, nawet w sieni. Tu nie zajazd, nie gospoda, izba ciasna, dzieci w łóżnicy. Nie kołaczcie po próżnicy. Ja gdziekolwiek, ale moja żona, Bóg mi ją oddał w opiekę. Jej godzina dziś nadchodzi. Musi spocząć, co jej rzeknę. Dla serca nie ma przestrzeni. Byle o kąt, nawet w sieni. Powiedziałam i zdania nie zmienię. Cóż, Józefie, odmówili? Ludziom zabrakło miłości. Nie było miejsca dla ciebie. Pasa góra owce i pszczoła się stąd.
bardzo boisz? Już tu dłużej nie ustoisz? To i dobrze, o to chodzi, żebyś szybko się położył, bo chcę skrócić cię o głowę. Zetnę głowę i gotowe. Zlituj proszę się nade mną, uczyń miłosierdzie ze mną. Oddam wszystkie skarby moje, oddam złoto i koronę, oddam tobie króla tron, lecz oddal ode mnie zgon. Kostuś, Kostuś, nie miej tyle złości, dam ci złoto, purpurę, okryj swoje kości. Do nóg Zbawiciela padam i złoto od mego narodu w darze składam. Złoto, które dla króla przywiozłem z daleka. Na ciebie, mój Jezu, wielkie królestwo czeka. Przyjmij je, Jezu, nasz Panie, i zacznij na ziemi swoje królowanie. Moi rodacy tu jeszcze nie byli, darów świt tobie nie złożyli. Ja twoje narodzenie w gwiazdach wyczytałem i dar wielki od mojego kraju ze skarbca zebrałem. Dar miry dla człowieka, który cierpieć będzie, wszyscy uznają to boskie orędzie. Syn Boży, umrzeć musi na krzyżu boleści, do każdego kraju świata mają dotrzeć te wieści. Wielu bogów fałszywych w naszym kraju było. Teraz znamy prawdę, o której nawet nikomu się nie śniło. Ty przybyłeś, by nas zbawić i dać nam nadzieję. Teraz światło prawdziwego Boga w naszych sercach jaśnieje. Przyjmij, Panie, kadzidło, dar dla prawdziwego Boga. Od dziś w naszych sercach nie zagości już trwoga. Godni księża, pani wójt, panie przewodniczący, goście zaproszeni i wy, przede wszystkim mieszkańcy i dzieci. Z okazji tego nowego roku chciałbym wam życzyć wszystkim, aby ten rok był dobry. Dobry, spokojny, aby upłynął w zgodzie i przyniósł wszystkim nadzieję i nie tylko, ale żeby wypełnił te wasze oczekiwania. Tego wam życzę. Przy okazji jeszcze i od marszałka województwa lubelskiego chciałem przekazać serdeczne życzenia od pana wojewody, od pana starosty i ode mnie. Dzieci kochane, jesteście artystami wielkiej klasy. Gdyby to była kurtyna, to by pewnie była podnoszona 10 razy i byście jeszcze musieli wisować. Wszystkiego najlepszego dla was, dla gminy, dla rozwoju i myślę, że nie jestem ostatni raz. Szczęść wam Boże! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że mamy takie zdolne dzieci, taką zdolną młodzież. A jeszcze przy tej okazji też, z okazji jutrzejszego i pojutrzejszego dnia też złożę życzenia babciom, dziadkom. Życzymy wam dużo miłości, miłości od dzieci. Zapewne są tu też babcie, dziadkowie, tych dzieci, które stoją na scenie. Życzymy wszystkiego najlepszego, miłości, czułości, buziaków, dużo w dniu jutrzejszym i w całym roku. Dzieciom jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się częściej. Dziękujemy pani dyrektor, pani Ewie i wszystkiego dobrego życzymy. Yeah.
Posłuszowie, bracia mi, gdzie się potem czas chodzi? Poszliśmy tępu do i nie, tam gdzie łączy potok płynie, paściowie ci. Poszliśmy tępu do i nie, tam gdzie łączy potok płynie, paściowie ci. Solo! Leżmy pozasypiali, jak tu na oczy pali, co się dzieje.